Dni, a w czeskim Charachowie wiosna, więc skakania w tym sezonie tam nie będzie. By wyrównać nieco straty, Międzynarodowa Federacja Narciarska postanowiła, że w następny weekend w Engelbergu odbędą się aż 3 konkursy. W oddalonym o zaledwie 10 km od polskiej granicy Charachowie lament. Nie budę. To na tą cenę laska akad przyce. Nie ma śniegu, nie ma kibiców, nie ma też pieniędzy. Są za to teorie spiskowe. Niemcy czy Szwajcarii to jest takie lobby. I jak i zawsze dostajemy taki termin, że po prostu jeszcze nie ma śniegu. FIS postanowił zamiast Charachowa jeden dodatkowy konkurs w Engelbergu w następny piątek. Ale i tam zima licha. W Szwajcarii trenuje Justyna Kowalczyk, biegając omija kamienie. To normalne w Davos tak naprawdę. Oni się tak średnio przykładają do tego, żeby trasa wyglądała porządnie. No bywały sobie zimy, to jest jedna z nich. Odwilż nawet w Skandynawii, o czym przekonali się trenujący w Lillehammer polscy skoczkowie. Nie ma zimy w Europie, a wszystko przez gorący Atlantyk. Zimne powietrze, które już w tej chwili powinno do nas napływać, powinny być u nas trzaskające mrozy, nie jest w stanie przedostać się przez potężne, wilgotne i bardzo ciepłe masy powietrza z nadatlantyku. Ale podobno zima ma się przebić już w ten weekend. Oby, bo nie chcemy przecież, aby w styczniu Zakopane podzieliło los Charachowa.